Witam wszystkich w kursie poświęconym narzędziu, które wszyscy znamy i kochamy. O jakim narzędziu mowa? Mowa oczywiście o gicie, czyli jednym, i nie będzie to przesada, jeśli to powiem, o jednym z najpopularniejszych systemów kontroli wersji obecnie na rynku dostępnych. A kim jestem ja? Ja jestem Tomasz Trębski i od 6 lat pracuję w firmie Fujitsu w Łodzi, nosząc oficjalnie nadany mi tytuł Lead Software Developera. Co to znaczy? No, znaczy to prawdopodobnie tyle, że przez te 6 lat udało mi się już niejedno zobaczyć, a jedną z takich rzeczy był także bohater naszego kursu, czyli Git. A o czym będzie nasz kurs? A no właśnie, jest to całkiem dobre pytanie. W serwisie Helion znajdziecie już jeden kurs poświęcony tytułowemu Gitowi. Mowa tutaj o kursie Pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji. Wspomniany kurs uważam, że należy traktować jako wstęp do przygody z Gitem, ponieważ omawia krok po kroku zarówno te bardziej, jak i te mniej popularne komendy oraz operacje. W tym kursie natomiast, w naszym kursie, skupimy się nie na komendach, nie na operacjach, ale na innym aspekcie pracy z Gitem, jakim jest konfiguracja. Albowiem to właśnie konfiguracja obok komend w Gicie, obok tego, jak pewne rzeczy należy robić, konfiguracja jest jednym z elementów, które w Gicie trzeba znać i trzeba rozumieć. Mam nadzieję, że jest to temat bardziej zaawansowany, jakkolwiek jest to subiektywne. Niemniej zaczniemy od omówienia, jak możemy Gita konfigurować, na jakich poziomach możemy to robić. Spojrzymy też trochę na konflikt HTTPS i SSH. Przejdziemy również przez wciąż obecny problem końców linii w Gicie. A następnie, zbliżając się ku końcowi, im bliżej końca, będziemy rozmawiali o tym, jak naszą pracę z Gitem możemy sobie jeszcze bardziej uprzyjemnić, czy też zautomatyzować. Zanim jednak będziemy w stanie to zrobić, musimy porozmawiać chwilę o tym, jak będzie wyglądało nasze środowisko pracy. Przejdźmy zatem, nie czekając chwili dłużej, do kolejnej krótkiej lekcji, w której wyjaśnimy sobie, jakich narzędzi będziemy używać, aby miło nam się tutaj współpracowało. Do zobaczenia za chwilę. Heja!